Komarch ERP-XT umożliwiliśmy wyliczenie zaliczki na CIT. Przed wyliczeniem zaliczki na CIT 8 należy ustawić odpowiednie parametry. Ustawienie parametrów jest możliwe na formularzu okresu obrachunkowego w sekcji Zaliczki na CIT oraz podczas tworzenia okresu obrachunkowego. Przejdźmy na formularz okresu obrachunkowego. W sekcji Zaliczki na CIT użytkownik ma możliwość określenia trybu wyliczania zaliczki – miesięcznej, kwartalnej lub uproszczonej. Domyślnie program ustawia zaliczkę miesięczną. Kolejny krok to wybór stawki podatku CIT – 9% lub 19%. Domyślnie zaznaczona jest stawka 9% i kwota limitu przychodów jest wyliczana. Użytkownik może zmodyfikować kwotę limitu. Zaliczki CIT 8 są dostępne w menu Księgowość – Zaliczki na CIT 8. Kwoty przychodów i kosztów pobierane są automatycznie przez program zapisów księgowych, na których zostały wybrane konta wskazane na liście Zestawienie dla CIT. Lista ta jest dostępna na liście Zaliczki na CIT 8 w menu kontekstowym. W kreatorze okresu obrachunkowego istnieje możliwość przypisania domyślnych kont do zestawienia dla CIT w oparciu o utworzony automatycznie wzorcowy plan kont dla danego rodzaju firmy, typu działalności oraz zespołu kont kosztowych. Jeżeli okres obrachunkowy został już utworzony, to przypisanie domyślnych kont do zestawienia dla CIT jest możliwe podczas wyliczania pierwszej zaliczki CIT 8, co za chwilę zostanie pokazane w programie. Konta przypisane na zestawieniu dla CIT są pamiętane w kontekście okresu obrachunkowego. Użytkownik może z tego poziomu zmodyfikować konta, z których kwoty mają być pobierane, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo istnieje możliwość przypisania konta do zestawienia dla CIT bezpośrednio z formularza konta w planie kont. Dla kont o typie przychody, koszty, pozabilansowe na formularzu konta dostępny jest parametr uwzględniaj w CIT. Zaznaczenie parametru spowoduje dopisanie konta do zestawienia do sekcji przychody lub koszty w zależności od typu konta. Aby obliczyć zaliczkę, należy na liście zaliczek na CIT 8 wybrać przycisk Dodaj zaliczkę na CIT 8. Na wyświetlonym oknie wybieramy właściwy okres, miesiąc lub kwartał oraz rok. Podczas wyliczania zaliczki CIT 8 za okres od stycznia lub pierwszego kwartału 2020 roku na kreatorze została dodana możliwość uwzględnienia dokumentów do ulgi na złe długi. W kolejnym kroku jest możliwość zakwalifikowania kont do wyliczeń zaliczek na CIT 8 w przypadku, jeśli mamy już utworzony okres obrachunkowy. Konta te zostaną przypisane do zestawienia dla CIT. Zakładka Zaliczka zawiera dane takie jak ustalenie dochodu bądź straty, ustalenie podstawy opodatkowania, obliczenie podatku należnego, kwota do zapłaty. Na zakładce Odliczenia znajdują się sekcje odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych, inne odliczenie od dochodu, odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych, odliczenie od podstawy opodatkowania. Zarówno z poziomu formularza zaliczki CIT 8 oraz z listy istnieje możliwość wydrukowania zaliczki na CIT 8 oraz zestawienia przychodów i kosztów. Na wydruku zestawienie przychodów i kosztów prezentowane jest zestawienie kont księgowych wraz z kwotami, które zostały uwzględnione na zaliczce CIT 8 w danym okresie. Korektę zaliczki CIT 8 użytkownik może dodać, jeżeli jest już obliczona zaliczka za ten sam okres. Aby dodać korektę, należy w menu Księgowość – Zaliczki na CIT 8 wybrać Dodaj zaliczkę na CIT 8 i wskazać właściwy okres. Pojawi się komunikat Zaliczka za wskazany okres została już dodana. Czy chcesz dodać korektę? Po kliknięciu Dalej przechodzimy do tworzenia korekty zaliczki na CIT 8. Na korektę zaliczki CIT 8 przenoszone są kwoty z zaliczki pierwotnej z wyjątkiem kwoty z pola podstawa opodatkowania opodatkowana 19% stawką podatku oraz podstawa opodatkowania opodatkowana 9% stawką podatku. Kwoty w tych polach są przeliczane na bieżąco na podstawie pozostałych danych wprowadzonych na formularzu. Zaliczka, do której utworzona została korekta, wyświetla się w kolorze czerwonym na liście.